Wygrana w drugiej edycji Young Energy Europe to dla nas ogromne wyróżnienie i kolejne potwierdzenie, że warto dbać o środowisko, ponieważ się to opłaca. Siedziba firmy Tip Topol oraz zakład produkcyjny zlokalizowane są w gminie Pobidziska, oddalonej o około 30 km od Poznania. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych i magazynowych wynosi około 20 tysięcy metrów kwadratowych, a liczba zatrudnionych pracowników przekracza 300. Największe przychody firma uzyskuje w wyniku produkcji i sprzedaży resorów pneumatycznych stanowiących wyposażenie samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep oraz naczep, następnie wyposażając serwisy samochodowe oraz z tak zwanego programu przemysłowego stanowiącego wsparcie i wyposażenie techniczne dla przemysłu ciężkiego, takiego jak stocznie czy kopalnie. Do produkcji resorów pneumatycznych niezbędne jest sprężone powietrze, które w naszej firmie generowane jest przez 4 sprężarki o mocy 127 kW, zaopatrzonych w niezależny licznik pomiaru energii elektrycznej. Wielomiesięczne próby pomiarowe przy jednoczesnym uszczelnianiu wycieków z instalacji za pomocą detektora dały nam informację zwrotną, że jesteśmy w stanie obniżyć zużycie energii elektrycznej dla naszych sprężarek o około 100 kW na dobę. W skali roku przekłada się to na oszczędność 28 MW energii elektrycznej, nieco ponad 19 tysięcy złotych oraz, co najważniejsze, pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla aż o 19 ton. Całość inwestycji szacujemy, że powinna zwrócić się w ciągu 7 miesięcy. Instalacja sprężonego powietrza jest to obszar o sporym potencjale obniżenia zużycia energii elektrycznej pod warunkiem prowadzenia okresowych pomiarów i regularnego usuwania wycieków. Zaangażowanie pracowników w projekt spowodowało, że z upływem czasu pracownicy sami zaczęli zgłaszać nam nieszczelności, które słyszeli. Jest to ogromna wartość dodana dla każdej firmy, dlatego wdrażając projekty ekologiczne, wdrażając projekty środowiskowe, zawsze warto angażować wszystkich pracowników organizacji. Ponieważ aspekt zużycia energii jest niezmiernie istotny w naszej działalności, dlatego też pani Basia Gralak razem z zespołem podjęli się realizacji projektu, którego celem było poszukanie oszczędności poprzez minimalizację ubytków powietrza, a tym samym zużycia energii. Projekt poprowadzony przez panią Basię Gralak, którego celem była minimalizacja strat w systemie pneumatycznym, przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Dlaczego? Dlatego, że na tak mało znaczącym wydawałoby się obszarze potrafiliśmy znaleźć tak duże oszczędności, co zostało potwierdzone nagrodą, którą zdobyliśmy. Jako firma świadomie działająca i dbająca o przyszłe pokolenia kładziemy i będziemy kładli bardzo duży nacisk na szeroko rozumianą ochronę środowiska.